To co, jedziemy. Jedziemy na Górę Świętej Anny. 90 km przed nami. Pierwszy odcinek do Lublińca. Jedziemy 38 km. Nie jadę sam. Jedzie ze mną, o, tutaj jest Daniel i Ewa. I Ewa. Jeszcze nasz kierowca bombowca, dlatego że mamy obstawę, mamy samochód serwisowy. O, tam za kierownicą Konrad. Uważaj, nie dobra, jest. A to jest auto. Tak, bo wracamy. Wracamy samochodem. No, auto zabierzemy, trzy rowery i wracamy. Samochód będzie nas czekał w miejscach wyznaczonych naszych postojów. No i co? No, życzę nam szczęścia i dojazdu. Zakładamy średnią 48 km na godzinę, także żartów nie ma. Aha. Dobrze. To 2 godziny jesteśmy. Dobra, będziemy gadać z trasy. No nie będziemy gadać. No, no to jedziemy. Trzymajcie. Jedziemy teraz tam. Tu mi kazę jechać. Tak, będziemy jechali teraz z pożarowymi. Ale tutaj teraz wjeżdżamy już w las. Skąd dziś asfalt? No, teraz już jedziemy. Jaki ładny. I co, przydały się wasze traktorki? Mam powiedzieć, jak ja nie mam żadnej amortyzacji. Dobra, jedźcie teraz ze sobą, bo trzeba będzie wybierać już ścieżki, żeby się nie zakopać. Jak źle pojedziecie, się potem samochodem po was wrócimy. Tu w lewo mam tu gdzieś. Widziałem na mapie drogi pożarowe, ale takim się kojarzyły z takimi szutrowymi, jak są koło Olsztyna, no nie? Nie myślałem, że to będą takie zwykłe leśne. No, na asfalcie ja mam przewagę nad wami, ale na takich drogach to jest dokładnie odwrotnie. No, że tu. Co się robi nieciekawie? Co? Mam muchomorek. No, mogłem sobie wziąć MDB, ale mówię, nie, niech się męczą. Ja sobie pojadę jak król na asfalcie. A tu masz. I to jeszcze, żeby ktoś wyznaczał trasę dla mnie złośliwy. Nie! Sam sobie taką wyznaczyłem. Mówili drogi pożarowe. Nie przejmuj się, mówili. Jedno za drugim, tak. Bo kamera ma wąski kąt, więc musimy jedno za drugim stać, żeby było. Będziemy się tak, o. A
a Jakucne. Dobra. Nie no, mamy przejechane pierwsze 40 km i humory widzę mocne. Chociaż stopy, ręce nam odpadają, no bo miało być plus 5 i miało świecić słońce. Jest, słońce się nie przebiło. Jest zero i nie ma słońca. Dobrze, że nie pada. Żebym tego złym chwilę nie powiedział, trzeba by coś... Nie ma zero, jest 8. Jest 8? Ale chłodno. Ale będą ale, ale, ale jak to, powiemy, to, że to jest... To jeszcze będzie. Ale jak powiemy, że było zero, to nam będą bardziej współczuć. 7 jest. Odczuwal na zero. Odczuwal na zero. Momentami było zero. Dobra. Napiliśmy się kawy, no bo niestety, Jacku, przepraszamy Orlen za daleko, bo musielibyśmy odjechać od naszego szlaku. Ale szukaliśmy. Ale znaleźliśmy BP's. Wypiliśmy kawę i jedziemy dalej. Następny przystanek, Strzelce Opolskie. Tak. Jedziemy. Ło, tu trzeba środkiem jechać. Jest pierwsze. No dramat. Coście za drogę wymyślili, no? No jak mi coś nie odpadnie od tego roweru po tej drodze, to ja nie wiem, to będzie jakiś cud. Jak mi nic nie odpadnie od roweru. Czyli warto było w tych kamieniach dupę potrzaskać, co? A grill można sobie wynająć pewnie jakieś te. Dobra, panie kierowniku, robimy parę słów do mikrofonu. On się podjazaczek z uporem maniaka ustawia się na mnie. O, teraz złapał. Teraz na mnie. Dobrze. A może na Daniel? Nie. Proszę bardzo, teraz się wypowiadają kobiety. Cóż mogę powiedzieć? Słoneczko świeci. Przed chwilą wyszło. Dosłownie. Pół drogi już świeci. Nie no. Ale jest tak pięknie. Jest pięknie. 56 km, tak? Przed chwilą sprawdzałem. 56 km. Tak. Przejechaliśmy. Czyli słoneczko dla nas wyszło. Ponad połowę już. Ponad połowę. No bo w sumie mamy 80. Będę, będzie 90, no. No 90 mamy. No. Pięknie. Czujemy się dobrze, jesteśmy cali i zdrowi. I dupa nie boli. Tak. Znaczy, to mówię... się wytnie. Wypikamy, wypikamy. To się wytnie. Albo ostatnio widziałem film na YouTubie, że gość jak ktoś zaklął, czy tak użył jakiegoś takiego słowa, to robił takiego konia. Taki ja! Dobre, dobre. Dobre. To jedziemy dalej, mamy humory dobre. Jedziemy dalej, tak. Do zobaczenia. A widzisz, to ja jestem w tyle, ja mam 62. Patrz, bo ja wiesz co, wyłączałem. Mi też raz włączył, tak. No. Także nabija teraz, ale to... Nie, to mi to... się ma do rzeczywistości. Tak. Pięknie. Dobra, to dojechaliśmy do... Te zdjęcia porobione, Strzelce Opolskie. Tak, zdjęcia pod urzędem. Pod urzędem gminy. Bo kościoła nie ma. Tak. Nie, no jest kościół, ale... Przejechaliśmy tak szybko, że nie zauważyliśmy go. Taki mały był. Duże Strzelce, mały kościół. Zostały nam 14 czy tam 15 km, ale cały czas pod górę. Dlatego to prawie robi dużą różnicę. Także to prawie koniec. I to jest ta duża różnica. Ale wszyscy mają humory. Humory wszyscy mają. Tak, 2 godziny, nie? Trzeba liczyć. Do trzech to jeszcze się wyśpię. No. Jakie 2-3 godziny? Teraz jak już ja ten, to teraz 10 minut. Aha, bo jechaliśmy z obciążeniem. Ja też jeszcze ten muszę.
Aha, czyli... Każdy chyba ten musi. Ja też muszę. No, to następne nagranie jest Góry Świętej Anny.